piąte miejsce udało się utrzymać. Także tak chyba jest bardzo dobrze. Jest uśmiech, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Naprawdę to był trudny rajd dla nas, ale celem była meta, osiągnęliśmy metę. Naprawdę fantastyczna jazda, wydaje mi się, w debiucie. Chcemy utrzymać podobne tempo, nabijać kilometry w dalszej części sezonu, ale oczywiście bezpiecznym i rozsądnym tempem. Jakie plany w takim razie na te najbliższe dni, najbliższe tygodnie? No na pewno mocne treningi, że tak powiem, fizyczne i mentalne, no i później oczywiście testy, no i rajd nadwiślański, prawda? Zobaczymy jeszcze, czy pojedziemy rajd polski i rajd na Litwie. Tego jeszcze oczywiście nie wiemy, ale możliwe, że pojedziemy. Także. Ale rajd nadwiślański już na 100%. Tak, jedziemy rajd nadwiślański na 100%. A to dlaczego akurat ten na 100%? Jakieś na 100% dlaczego? Nie. Znaczy akurat nie, no po prostu tak, no chcemy kontynuować ten sezon, tak? Z tego względu, że też dobre miejsce uzyskaliśmy na dzisiejszym rajdzie, także chcemy kontynuować na pewno sezon. Czyli następną rundą jest rajd nadwiślański. No na pewno całkowicie inne jak świdnicki, tak? Duże, proste, trzeba być bardziej na pewno precyzyjnym w hamowaniu, szpiedzy tutaj też na pewno będą musieli dużą robotę zrobić, więc no całkowicie inna charakterystyka trasy jak na rajdzie świdnickim.